Hej, nasze dostarczy się w kolejnym filmie z serii Pokémon Y! Ostatnio grała się w Dino Marathon po Centrum Pokémon. No i w dzisiejszym odcinku ruszymy dalej. A właściwie wrócimy się, żeby przejść na kolejną ścieżkę, którą jeszcze nie przeszliśmy. Dokładnie, przy okazji troszkę przeekspimy. Nie byliśmy na ścieżce tej, czyli ścieżce 16. Miracle Path, czyli ścieżka Melancholy? Być może. Dobra, w każdym razie pozwiedzamy tą ścieżkę, no i tu będzie potrzebny Linun i jego siła. Też Linun, pchaj ten głaz! Tak, Linun mocny jest. Możemy pchać głaz i wepchnąć go do dziury po to, aby móc przejść dalej i coś tu się kryje. I kryje się tutaj, Max Revive. O proszę. Na tej ścieżce też występować chyba będą nowe Pokémony. W każdym razie na pewno będą występowały tutaj ciekawe hordy, na których można wbijać konkretne ilości punktów EV do statystyki ataku. O, i tu też mamy zejście na dół. Tu chyba wejdziemy z drugiej strony właśnie Los Hotelu. O, ciekawe, ciekawe. O, Linun! Teraz użyj naszego Wall Smasha, żeby rozwalić skałę i móc dostać się gdzieś. Okej, okay, także jesteśmy w drugiej części Los Hotelu i Poniard! Idź Gloom! Właściwie Gloom nie jest dobrym wyborem na Poniarda. Chodu! Dobra, nie chcę nam się bawić w Gloom, a raczej z Gloom. Dobra, czyli do Nikon sam ta droga nas nie doprowadziła. Zobaczmy, co będziemy mieli z tej strony. O, tu już coś jest. Drift Plague. To jest plate, który chyba zmienia typ na mroczny. Uj, kolejny dziki Pokémon. Chyba jakbym spotkał Litwika, to bym wtedy dostał EV do właśnie ataku specjalnego. Lecz Gloom. Też swoją drogą, ataki trujące nie są zbyt efektywne na Pokémonach duchach. No to jest też Pokémon ognisty, dlatego nie użyję Mega Draina. Mega Draina, ale chyba powinien zabrać to około połowy, czy... Nie wzięło. O, Memento! Sam się wykończy. Okej, okay. Dla nas to w porządku. Co tam, że obliczy na statystyki, jak walka się już kończy? Takie walki, to ja rozumiem. Szczęście, że nie użył, jak ja próbowałem go złapać. Dobra, ty już mam trenera! Próbujesz stać na mojej drodze? A może chcesz się zabawić, ha? Dobra, niech tak będzie. Czyli zabawmy się z kolejnym trenerem, jakim jest... Punk Slaughter, albo Slaughter, które są taki Dunspressa. Dunspress jest kolejnym nowym Pokémonem i jest to Pokémon normalny. Teraz nowy? Czy nie taki nowy? W razie Pokémon normalny. Dobra, na początek spróbuję go uśpić, bo to jest Pokémon dość wytrzymały i od razu go nie wykończę. Tak jest, uszkodowy, uśpiony Pokémon to szczęście unieszkodliwiony Pokémon. Dobra, także z naszej strony leci, 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 leci. Dobra, może Acid, może obniżę mu Spezdef. Zobaczmy, jak to też zadziała. Dunspress jest dość wytrzymałem bez tyjką. No i za dużo nie byłem w stanie mu zrobić, ale użyła Drill Run. To jest atak typu ziemnego z kolei, który, no, troszeczkę nam przywalił. Dobra, koniec Powder, idźże spać. Śpi dalej. A my będziemy kontynuowali nasz atak. Także... Mega Drain. Dla odmiany. Powinnam dodać ładnie HP. Już Dunspress ma ich całkiem sporo. I Dunspress się obudził już znowu Drill Runa. No co się tak szybko budzi? Dunspress, o ile dobrze pamiętam, ma Ability Searing Grace, które ma większe szanse na dodatkowe efekty ataków. Także jakby takowe miał, to na pewno by wpadł i psuć. No to za wiele nam nie zrobiło. No to na dobitkę jeszcze raz Acid. Tak, no to jest Pokémon normalny, który za wiele nie był w stanie nam zrobić. Ciekaw jestem, gdzie on występuje. O ile mi się nie uda go złapać, to... No nie, zaraz może w Pokédexie zerknę. Dobra, w każdym razie ma poziom 46 i jeszcze nie poznaje ataku, którego chciałem, żeby poznała. No i udało nam się w końcu dojść do porozumienia. Szczerze. Okej. Okay. No więc tak, Gloom ma już poziom, także możemy ją wymienić i wysłać coś innego do walki. Jak na przykład Greninja. Dobra, chodźmy dalej. Tu jeszcze można rozwalić ściankę. I coś za nią będzie? Nie. No i tam ktoś na roleczkach. Ale to za moment. Najpierw Electrode. Swoją drogą z Electrode może wolałbym się nie zadawać. Jeszcze się zdetonuje i... Albo Discharge'a użyje. Tam ktoś na rolkach? Tutaj...
Nie da się za bardzo jeździć, ale nauczę cię triku. Spróbuj już użyć tego ruchu. Hej, dostaliśmy temat z ruchem 56 Fling. Zarzuć swój przedmiot na innego Pokemona i... Ten będzie mógł go trzymać. Możesz rzucać jakieś inne przedmioty, jak na przykład jagodę lub... Aha, czy coś innego na swojego Pokemona w innej walce, lub przedmiot, który może nam zaszkodzić, jak chociażby Sticky Board. Albo Flame Orb. Ale tak, tu mamy w każdym razie temat, jaki jest właśnie Flink, który przerzuca nasz przedmiot na przeciwnika. Albo nie. Use a health item target, aha. Czyli jakby atakujemy naszym przedmiotem i siły zależnione od przedmiotu, a przedmiot chyba trafia na przeciwnika, jeśli ten nic nie trzyma. Chyba w ten sposób to działa. Dobra, to przejdźmy się gdzieś jakoś tu dalej. Tu mamy takie różne labirynty i zaułki, znów u trenerów i dzikie poksy. Klefki! Idź Greninja! Utop kluczyk! Zanurz go w wodzie! Czas na surfa! O, Altorment! Jak mój serp będzie niewystarczający, to nie będę mógł znów go użyć. Trochę słabo. No to do odmiany leak. Może nam się uda spalić żałeś Klewkiego. Ten pewnie teraz będzie chciał użyć Full Play'a. Nie, Mirror Shot. Jednak Mirror Shot potrafi, a nie Full Play. Full Play chyba poznaje później dopiero. I również wyszedzalność. O tym Mendo. Dobra, no to Round. Który nie trafił. Na potrmencie chyba nie mogę użyć. Tak, muszę użyć Surfa. Dobra. Także leci surf. No i wykończamy klawki. Kluczyki są na mnie straszne. No i trener. A ja będę mógł przejść później. Mój males. Albo mój kumpel jakby, nie wiem, robił wiele złych rzeczy, a ja go naśladuję w ten sposób. Czyli walcząc ze mną. Także tak, Jacquus sam walczy, siły są walki z Kontonka, wohoho! Skontonk jest wyższą formą Stankiego, jest to Pokémon turbująco mroczny. Dzisiaj powinien być dla nas większy problem, ale nigdy nic nie wiadomo. W zasadzie nasz Pokémon jest mroczny, więc na większość siebie ataku byliśmy odporni. No, gdyby był w stanie nam cokolwiek zrobić. Dobra, i kolejny Pokémon jest Crawdaunt. Crawdaunt jest ze formą Kropisza, jest to Pokémon wodno-mroczny i da nam 2 FV do ataku, więc... No, za bardzo nie ma się czym z nim bić. Dobra, nie, spróbuję rozwać go Greninja. To jest właśnie Pokémon wodno-mroczny, więc zarówno wodne ataki, jak i mroczne nie będą nam zbyt efektywne. Także round! Ale w sumie nawet nieefektywny surf powinien zadziałać i tak najlepiej. To może Taunta, czyli będę mógł go tylko atakować. W sumie dobrze. Fajnie jakby użył czegoś kontaktowego, czegoś co by mnie nie wykończyło, bo może mieć ruch Giloken, który wykończyłby mnie od razu, ale dobra, udało nam się jego wykończyć. Także kolejny Crowdown, Tide 1400 Expa i 2 FV do ataku zbędne. Proszę wybacz mi. Wybaczam. Dobra, a czy ja się stąd... Tak, udało mi się wydostać. Dobra, tu mamy świetnik, w którym nie ma nic. Natomiast tak, tu, aha, czyli tak to można obejść i tu mamy jeszcze kolejnego dzikiego poksa. A tym poksem jest Litwick, czyli dodatkowy V do specataku. Jak najbardziej mi się to podoba. No to surf. Użyłbym Lika, ale ze względu na ability Flame Body wolę nie ryzykować. Znaczy nie, Flame Body? On nie ma Flame Body, on ma Flash Fire, ale Flame Body chyba też może mieć. Dobra, jesteś trenerką? Tak. Zarówno ja, moja... Albo moi obojga rodziców są weteranami, są wielkimi... A i mój brat też jest trenerem asem. A nie mogłam wytrzymać z nimi. To takie nudne, łapiesz to? Także tak. Wyrwała się z rodziny Cecily i chce jej walczyć. Także jest to Kilajparda. 2F auto speeda? No, trudno. Dobra, także leć Greninja i zmyj go z powierzchni ziemi i myślę jednym surfem. Proszę, że to nie użył fake outa, bo tak walka by się zbędnie przedłużyła. Także wykańczamy Leiparda, dostajemy za niego ponad 1000 expa, 1336 dokładnie rzecz ujmując. No i tak, Greninja doba poziom 47. Jak miło. No i kolejny Leopard. No to na kolejnego Leoparda ja może wyślę... Karion.
a jeden Aurasfer powinien załatwić sprawę. Lecisz, Lucario, dawno się tobą nie biłem. No i lecimy z Aurasfer. Znowu było uderzenie specjalne, na pewno wykończy Leiparda, w końcu podwójnie dobre. Także wykaczam Leiparda, no i tym samym sposobem pokonuję trenerkę. Cecilia. Ach, co z tego, że przegrałem, po prostu kocham walki. I tyle. Dokładnie, takie podejście to ja rozumiem. Także tak, czas na kolejne zmiany w naszej drużynie. Teraz do walki wyślę, a może być i Lucario. Dobra, tak, tu możemy rozwalić kolejny kawał ściany, by dostać się do przedmiotu. Jakiegoś. Zaraz dowiemy się jakiego, a to jest Protektor. Protektor jest kolejnym przedmiotem, który możemy dać Raidonowi. Jest to wyższa forma Raihorna, którego nie mieliśmy okazji zobaczyć, ale być może tak mieliśmy okazję zobaczyć. No i właśnie ten przedmiot sprawia, że jeżeli damy go Raidonowi, czyli w wyższej formie Raihorna, wtedy się wymienia, no i wtedy Raidon ewoluuje w Raiperiora. Dosyć cenny przedmiot, bo w grze do zdobycia jest tak normalnie tylko jeden. Później oczywiście można je kupić w pewien ciekawy sposób, ale jak do tego dotrzemy, to wam powiem sobie jak. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Kolejny kubeł i kolejny dziki Pokémon. Electrode! Idź, Lucario! Właściwie to mamy Bonrusha, więc Electrode nie powinien być dla nas większym kłopotem. Lecisz, Lucario! Bonrush! Charge Beam! Ten jest szybszy od nas! Wow! Ale znowu dostanę 2 FV do Speeda, także jest okej. Okay. Dobra, i jedno uderzenie, i drugie uderzenie, i trzecie uderzenie, i czwarte. Tak jest! Także rozwalamy Electrode'a od razu niemalże. No to pogadaliśmy kolejnego Pokemona. Dobra, i tu nic nie ma, nie? Nie. Dobra, także rozwalamy tę ostatnią ścianę, bo coś się może za nią kryć, chociaż szczerze mówiąc to wątpię, bo raczej byłoby to widać. Dobra, czyli los hotel z tej strony zwiedzony. Tak, bo tam mamy bramę, z tamtymi się już piliśmy. Kolejny dziki pok. W zasadzie to tutaj już nic nas nie zaskoczy, także możemy sobie śmigać dalej spokojnie. Litwik nie lata, więc o, pokażę wam jak wygląda Dragon Pulse. Dragon Pulse wygląda tak. Jest właśnie dosyć mocny atak smoczy. Dobra, ten mnie tutaj zablokował, nie mogę używać ruchów, które on zna. Dobra, na dobitkę już niech będzie Bonrush, ten go unikał, że on na mnie Flame Burst. Flame Burst, no trochę zabolał, jakby nie było. Flame Burst się ma jakiś dodatkowy efekt, trudno mi powiedzieć. Musiałbym poczytać. Chociaż może już nawet czytałem, ale nie pamiętam. Fajny jest atak ognisty Incinerate, który sprawia, że po prostu pali się też jagódka, jak Pokémon jakiś się trzyma. Ale dobra. Opuśćmy już to miejsce, bo już niczym ono nas raczej nie zaskoczy, dopóki nie zmienimy stylu. Ale to nie z tej strony, dobra. Kolejny Electrode, idź Lucario i wykończ go. Może na początek użyjemy Zord Dance, żeby sobie wzmocnić atak. Dobra, Charge Beam nie trafił, to dobrze. Swoje drogi nawet powinien być w stanie przytrzymać Self-Destructa, z tego względu, że właśnie mamy typ stalowy. Także mamy okazję się przekonać. To będzie niezbyt efektywne i rzeczywiście, byliśmy w stanie to przetrwać. Na 30 HP, czyli niezbyt wielu, ale się udało. Także dobra, zwiedziliśmy drugą część Lost Hotel. Także kolejny punkt wycieczki zaliczony. Dobra, jak tam czasowo stoimy, moi drodzy? Mamy już 14 minut. Właściwie tylko 14 minut, także ja się szybko jeszcze przejadę do centrum Pokémon, żeby się podleczyć. Nie zapaliśmy żadnych nowych Pokémonów, także nie ma za bardzo co oglądać się na nie, co zaglądać do boksów, bo po co. Także szybko się leczmy. Bo jednak jakby nie było, części moich Pokémonów się dostało. Nie chcę zużywać już więcej przedmiotów leczących, bo ich ostatnio, przyznam szczerze, sporo poszło. Także siad na roleczki i wracamy się. Wracamy się. Na ścieżkę z powrotem 16. Dobra, ta ścieżka jest dosyć długa i... O! Powietrzna walka? Chcesz walczyć z trenerze w walce powietrznej? Tak! Także leży szybko! Czas walczyć w powietrzu! Tak, niech powietrze stanie się polem walki.
Także trenerka Klara, która mi walczy się za walki Emolga. Czyli znów mamy złego Pokemona do walki przeciwko temu Pokemonowi, no ale trudno, no jakoś się trzeba bić. Także Flame Torch. Co prawda mamy sporą przewagę levelową, więc nie powinno być większych problemów. I Nuzzle, kurczę, sparaliżuje mnie menda jedna. Dobra, trudno, ale mamy zwiększonego speeda, więc nawet chyba powinien być szybszy mimo wszystko. Jednak nie. To popatrz się, mendo jedna. Kurczę, nie popadł się. Dobra, trudno. W każdym razie koniec Flame Charge, wzmacniamy sobie speeda, także wyszliśmy ze speedem na zero. Mimo paraliżu. I tam fajzowo punkt z moim Pokemonem jest Swillow. Właściwie to... Kurczę, nie run, tylko back. Bo przypomniało mi się, że zdobyliśmy Paralyze Heal'a. To można by go użyć. Także leczmy się z paraliżu, a później ewentualnie z obrażeń poleczymy się rustem. Także w naszą stronę ci Release. Troszkę zabolał. Dobra, to mamy rust. Lecz się tam flame. Przysiądź gdzieś tam. Dobra, i w naszą... Aha. W naszą stronę nie leczy nic. Swillow używa Double Team. Czyli zwiększa sobie unikliwość, ale to nas nie kłopot, bo my mamy Earlace, tak samo jak on. Ona właściwie. Także ciach. Swillow swoją drogą jest chyba nowym Pokemonem, jest to wyższa forma Tailoa, którego można złapać na ścieżce bodajże 8 w Hordzie. Chyba nie mieliśmy okazji ku temu. Bo mieliśmy, już naprawdę nie pamiętam, cośmy to łapali, to było tak dawno temu, że... Kto by to pamiętał? Dobra, pokonaliśmy w każdym razie kolejnego Pokemona i Klarę tym samym. Ech, złe przypomnienia, znaczy wspomnienia do mnie przyleciały. Ach, no cóż. Ale udało się pokonać tenerkę. Dobra, szybko wyszukiwarkę. I szukamy nowych rzeczy, nowych przedmiotów, które gdzieś tu mogą się kryć. W zasadzie tu też... tak. Ten leży na rolkach i jeszcze nie udało mi się uciec. Tak, pędzimy, kręcimy się i bum, prosto w walkę. No dobra, to walczmy. Także z dziewczyną na rolkach Jet, która co najwyższe do walki Dolcaddy. Dolcaddy jest jeszcze formą Skitty, jest tak Pokemon typu normalnego również. Także Lucario jest dobrym oponentem, daje 2 V do speeda chyba. Także Orsfer powinien załatwić sprawę. I też załatwia. Okej, pokonaliśmy do Dolcaddy. Także okazało się, że z punktów expa, no i kolejny Pokemon jest Swanna. Pokemon wodno latający, z którym my mamy złe wspomnienia. Ale tutaj Dragon Pulse powinien zadziałać dość dobrze. Także Dragon Pulse, dajesz Lucario. Myślę, to mogą użyć mega ewolucji, co wtedy byłby ten Dragon Pulse znacznie mocniejszy. O nie, Rust! Dobra, to chyba użyjemy tej mega ewolucji, żeby wzmocnić sobie nasz atak. To jest Lucario! Czas użyć naszego mega pierścienia Lucarionitu i mega Lucario przywali zaraz aż Dragon Pulse. Cia! To rozumiem. Mega siła. No to czas na wzmocniony Dragon Pulse! To jest Lucario! I to już zastarczyło, żeby potem słodne. Haha. Oszczędność czasu i kpi. No i tak, myślałem, że wywieje się albo coś w tym stylu. Dobra, no nie tym razem. Ja tak myślałem, żeby jeszcze zerknąć w tamte trawy. Myślisz, że masz takie umiejętności, aby aby mnie przegonić? Nie wiem, ale zobaczymy. W każdym razie, tak, gość na rolkach. O, chcę mi walczyć z walki Manek Trajka. No, my się bijemy naszym Lucario, więc nie powinniśmy mieć z tym większych kłopotów. Ale dla pewności... Ach, miał być Zorcens, no ale dobra. To już niech będzie ten Bone Rush. Zamonek Trajka dostanie 2 FV do ataku. Znaczy do ataku, do speeda. Może Odrusław, czyli nie zidentyfikował. Co nic się w zasadzie nie zdało. Także Orosfer na dobitkę. No i tym oto sposobem pokonujemy kolejnego trenera. Klinam jak burza przez tę ścieżkę, przez tych trenerów tutaj. No i po prostu jesteś siódmy do Lucario i próbuję poznać Calm Mind. Calm Mind wzmacnia atak specjalny i specjalną obronę. Także jest dosyć praktycznie, jeżeli chcemy robić Lucario pod 300 spec atak. Ale na razie nie będziemy go uczyli, dlatego że mamy jeszcze Bone Rusha, przy którym właśnie Zordzens się przydaje. Wow, już naprawdę niezłe umiejętności.
Tak, dzięki, dzięki, ale... Nie bić się, tu przyszedłem. Chociaż w sumie też, ale nie tylko. Wracać się do walki z Sligiu. Bo tu też mogą zapalić nowe dzikie poksy w trawach. No i mogą, występują. I znów przyda się HM z cięciem. W końcu, dawno to się nie przyda. O, Pankabyl! Pankabyl jest kolejnym nowym Pokemonem. Jest to Pokemon Dynia. Jest to Pokemon typu trawiasto... Duch trawiasty albo trawiasty duch. No już aż szedł z nich. To jest atak typu duch z priorytetem, musi być 40. Dobra, naszą stronę Pankabyl leci Dragon Breath, który nie sparaliżował. O, trudno. Spróbujemy w każdym razie Pankabyl złapać. Pokeball? No w sumie czemu by nie. Dawno nie używałem zwykłego Pokebola. Wszystko teraz ultrasy i ultrasy. A Pokebole są tańsze. I raz, i dwa, i trzy, i... Nie mamy Pankabyl. W sumie Pankabyl może mieć też różne rozmiary. Właśnie mogą być małe Pankabyl i mogą być duże Pankabyl. Co prawda tak na oko ciężko zobaczyć, który jest największy, który jest mniejszy. Ale słychać to przede wszystkim po odgłosie. To jest akurat mniejsza wersja Pankabyl. No ja coś czuję, że te Pokebole chyba jednak nie zdają egzaminu. Więc zarzućmy większy kaliber, czyli Ultra Ball. Mam ich 27, wow. Narobiłem zapasu. W zasadzie Pankabyl im większy, tym lepsze ma te statystyki. I jest! Mamy Pankabyl. To jest zawsze taki średni rozmiar, bym powiedział. Spróbujemy złapać Super Size tak zwany, czyli największego Pankabyl. Może się uda. Okaże się, że to Pokemon Dynia, typu duch trawiasty. Powiada się, że... jakby wędrujące dusze sprawiają, że może się poruszać. Albo przemieszczać. Uff, ciekawe, ciekawe. Swoją drogą ciekawe boty właśnie. Taki halloweenowy iście. Pokemon Dynia. Nawiedzona dynia. I kolejny Pankabyl. To też jest raczej taki dość przeciętny rozmiar, bym powiedział. Właśnie też ciekawa umiejętność Frisk, która sprawia, że identyfikuje przedmiot, jaki trzymam. Ale V to daje. O, nie wiem. Dobra, Lixit. No to będzie stopniowo wysysało ze mnie HP. Co mnie nie cieszy, no bo jakby nie było, je tracę. To, że zyskuje, to już tam pal 6. Ja tam i tak użyję tego Dragon Breath i padnie. O, jeszcze szedł Sneak, ale... Ale mnie dowala. Dobra, Dragon Breath! I tak jest, osłamamy kolejnego Pankabyl. Znaczy, pierwszego złapaliśmy. Tego rozwaliliśmy. Dobra, tak, te drzewko tu... Albo tu... Trzeba ściąć. Dobra, tu do nikąd nie dojdę. W zasadzie te trawy to ja można nawet ją ominąć. A dobra, my chcemy ściąć to drzewko, dajesz line'u. Działaj! I chodźmy tędy, tutaj. Jakieś przedmioty mogą się ukryć mniej lub bardziej wartościowe. Rare Candy! O, nawet trochę wartościowe. Co do tego też Pankabyl, nie wspomniałem o tym, ewoluuje tylko przez wymiany. Wystarczy, że się wymienimy i od razu bam, ewoluuje. To też jest dosyć fajne. I znów Pankabyl. Znów jakiś przeciętniak. Dobra, no to Dragon Breath. Shadow Sneak prosto w moją stronę. To bolało. No tak, atak stabowany i fizyczny, a mamy obronę, no nie najlepszą. Dobra, kanie Dragon Breath. No i rozwalamy znów Pankabyl. I tak jak też wspomniałem, tu występują ciekawe hordy, tylko... czy wysyłać Sligu na nie? To jest pytanie. Znów Pankabyl. Ja powiem, że za bardzo mi się nie chce użerać z Pankabyl, no ale... Dobra, próbujmy. Co tylko nie wiem, czy ja mam jakiegoś Draco Blade'a czy czegoś takiego, co mogłoby wzmocnić ataki smocze. Bo prawdę powiedziawszy, by się takie coś mi przydało, to bym sobie wzmocnił właśnie Draco Blade'a. Ale to zaraz, bo na razie tutaj Pankabyl wysysa z nas HP, a my chcemy ją rozwalić, żeby zdobyć punkty expo. Naprawdę nie wiem, do czego daje V. Chyba do defensa, chyba z defensy właśnie najlepszą statystyką. Chyba tak. Jakby nie było, przydałyby się jakieś tam punkty V do defensa, choć w naszym przypadku one będą trochę zbędne. Ale tu też mamy właśnie sterty liści, trochę podobna sceneria do ścieżki właśnie poprzedniej 14, czyli 15.
Dobra, i też właśnie tak jak mówiłem, w sprawie występuje parę nowych Pokémonów, jak tam przysłało, mamy 25 minut. Dobra, to zagłębmy się jeszcze w te trawy i poszukajmy czegoś nowego. Lubię pępka był. Właściwie na tej ścieżce też mamy kilka rodzajów traw. Także w każdej oczywiście występują jakieś inne boksy. A znów Shadow Sneak. O niech to. Wow, cios krytyczny. O, rzecz ty. Jeszcze jeden Shadow Sneak i padnę. Ach, nie użyło Shadow Sneak. Dobra. To w porządku. No to cóż, chyba za dużo się tu nie pobijemy. Także chyba zasiądziemy na rowerek i szybko się wrócimy do centrum Pokémon. Dobrze, że jeszcze nie jest daleko. Później będzie gorzej. Ach, no i w sumie czasowo też już chyba będziemy powoli kończyli, także podleczymy się, pokażę wam jeszcze pompkę był i wrócimy się jeszcze na ścieżkę, żeby już po prostu kontynuować od miejsca, w którym ostatnio byśmy skończyli. Także jeszcze szybki rzut okiem na to, cośmy złapali, czyli podejść rzecz do kompa. I tu mamy kolejnego nowego Pokemona, jakim jest właśnie Pumpkaboo, który różni się od tych lodowych tutaj. Czyli ma właśnie Pumpkaboo, jest to Pokemon linia typu trawia, duch trawa. No i tak, jest to Pokemon właśnie dobry w defensie i całkiem dobry w spec defensie, bo naturę ma, która go dodaje. No i spec atak jest dosyć słaby, ale atak za to jest dosyć dobry, czyli atak defense, tak powinno się robić myślę tego Pokemona. Ma ciekawą umiejętność właśnie Frisk, która sprawia, że jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki przedmiot trzyma oponent. No i mam taki jak Resolve, czyli ostry liść. Jest to atak, który ma spory szans na cios krytyczny, jest to atak fizyczny, trawiasty, Elixir, narzucamy nasienie, które stopniowo później wysycha HP. No i mamy Bullet Seed, fizyczny atak, po prostu uderza nasionami od 2 do 5 razy. No i Shadow Sneak, priorytetowy atak typu duch, za 40 uderza. To tyle. Tyle o nowym Pokémonie i praktycznie tyle w dzisiejszym filmie, także jeszcze szybko wróćmy się do miejsca, w którym ostatnio zakończyłem, także błyskawiczny siad na rower, ten właśnie ten mini z wyborem, szybkim wyborem właśnie z Y jest naprawdę super. Co prawda było już coś na wzór tego, o, stelerka znów nas łapała. No i teraz moje serce chce wrócić z powrotem do jakby, nie wiem, rodzinnego miasta Mistralton City. Ono jest w tym regionie w ogóle? Nie wiem, w każdym razie tak, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, więc ja z wami żegnam i na rowerku kończymy dzisiejszy film, także do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Y. To cześć! Zapraszam was również na moje pozostałe filmy.